Od listopada strażnicy miejscy na terenie Cieszyna przeprowadzili ponad 150 kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni. W tym okresie interweniowali wobec tych osób ponad 70 razy. 21 osób trafiło do ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym w Bielsku-Białej. 16 bezdomnych, ale trzeźwych doprowadzono do Centrum Edukacji Socjalnej. Z tych przeprowadzonych do tej pory interwencji tylko w ostatnich, bardzo mroźnych dniach strażnicy doprowadzili 6 osób do Centrum Edukacji Socjalnej, a 4 osoby do ośrodka w Bielsku-Białej. Na szczęście, jak przyznaje zastępca komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie Janusz Sikora, nie odnotowano zgonu z wychłodzenia. Od początku okresu zimowego nie było takich przypadków, nic nam na ten temat nie wiadomo. W poprzednich okresach zimowych była podobna sytuacja. Myślę, że nasze działania względem pomocy osobom bezdomnym prowadzimy już od listopada, natomiast rzeczywiście w sytuacjach, kiedy te mrozy są uciążliwe, bardzo niskie temperatury, to generalnie jest to taki priorytet strażników. Patrole Straży Miejskiej kontrolują te wszystkie miejsca, gdzie osoby bezdomne się znajdują. Są to miejsca albo które wynikają ze zgłoszeń, czy też ujawnione przez strażników, albo mamy już kilka miejsc takich wytypowanych, gdzie najczęściej przebywają bezdomni. Są to przede wszystkim pustostany. Są to różnego rodzaju wnęki pod garażami, pod mostami, schodami, pod jakimiś balkonami. Są to również zadaszone podwórka gospodarcze, wiaty. Miejsca najbardziej popularne wśród bezdomnych są też najczęściej kontrolowane. Kilka wnęk pod garażami, na przykład przy ulicy Dolnej. Bardzo często tam spotykamy w nocy bezdomnych. Zimą, a zwłaszcza przy tak silnych mrozach, wiele osób trafia do Centrum Edukacji Socjalnej przy ulicy Błogockiej w Cieszynie. Od około tygodnia obserwujemy, że takich osób, które potrzebują wsparcia typowo, jeżeli chodzi o schronienie, w związku z temperaturami, to myślę około 10 już do nas przybyło. Ogólnie mieszkańców jest około 15 tutaj na ulicy Błogockiej, na ulicy Kasztanowej i Frysackiej, gdzie mieszczą się nasze takie tak zwane domy docelowe. W jednym domu mamy 5 osób i w tym jeszcze jednym mamy 4. Bezdomni mogą liczyć przede wszystkim na nocleg i ciepły posiłek. Przyjmowane są jednak tylko osoby trzeźwe. Te, które przychodzą pod wpływem alkoholu, są doprowadzane do izby wytrzeźwień. Maksymalny czas pobytu tutaj w domu to jest 2 lata. Jest możliwość też tutaj bycia dłużej i wtedy mamy taką możliwość jak przekierowanie takiej osoby do domów docelowych. Tam mogą już dożywotnio przebywać te osoby. Nie zawsze osoby bezdomne przyjmują ofiarowaną im pomoc. Bardzo często ze względu na warunek trzeźwość. Ważne jest, aby na osoby bezdomne nie pozostawać obojętnym. Czasami wystarczy tylko poinformować policję czy straż miejską, aby uratować komuś życie. Rozdajemy bezdomnym takie ulotki, w których jest napisane, gdzie mogą znaleźć pomoc, gdzie mogą znaleźć nocleg, wyżywienie, dodatkowe ubranie, pomoc medyczną, psychologiczną, kąpiel, ale też na tych ulotkach znajdują się numery alarmowe, a przede wszystkim kontakt do nas. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.